Gość Radia 5, biskup diecezji jajeckiej, ksiądz Jerzy Mazur. Witam gorąco. Szczęść Boże. Witamy. Zbliżają się uroczystości związane z 10. rocznicą powstania dzieła pomocy Ad Gentes. Tu w Ełku odbędą się te uroczystości, ale zanim o uroczystościach, to może powiedzmy naszym słuchaczom, czym jest Ad Gentes. Na początku chcę bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić, radio słuchaczy Radia 5. Szczęść Boże wszystkim. Ad Gentes jest to dzieło pomocy. Słowo, nazwa pochodzi od dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła. Ad Gentes, czyli wśród narodów. Misja Ad Gentes to misja wśród ludów, wśród narodów. Kościół w Polsce od wielu lat posyła misjonarzy i misjonarki, aby ewangelizowali aż po krańce ziemi. Jednym słowem, spłacamy dług. Dług, który, bo myśmy otrzymali dar wiary 1050 lat temu. To pierwsi misjonarze przybyli na nasze tereny, głosili Ewangelię i tak jak święty Jan Paweł II powiedział, bez Chrystusa nie możemy zrozumieć historii naszego narodu. Bez Kościoła nie możemy zrozumieć historii naszego narodu. I dzisiaj, kiedy Kościół w Polsce wysyła misjonarzy, też potrzebna jest pomoc, aby im towarzyszyć. I wielokrotnie święty Jan Paweł II zwracał się do biskupów w Polsce, a także w 2005 roku papież Benedykt XVI, będąc w Polsce, prosił Kościół w Polsce, aby posyłać misjonarzy aż po krańce ziemi, także do Europy Zachodniej, ale też prosił, żeby wspomagać i duchowo, i materialnie. I właśnie odpowiedzią na tę prośbę Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia dzieło pomocy Ad Gentes. Celem tego dzieła jest właśnie pomoc duchowa i materialna misjonarzom i misjonarkom. Jest animacja misyjna, czyli budzenie świadomości misyjnej wśród ludzi wierzących, bo wszyscy z Chrztu Świętego jesteśmy misjonarzami, misjonarkami, a więc wszyscy winniśmy to nasze powołanie wypełniać. I dzieło pomocy Ad Gentes właśnie pomaga nam, przekazując informacje o działalności misyjnej Kościoła, o życiu ludzi, o tym, że 5 miliardów ludzi nie zna jeszcze Chrystusa, że ponad 2000 misjonarzy i misjonarek z Polski pracuje, jak pracują na misjach, a z drugiej strony też zachęca do pomocy i duchowej, i materialnej. Czyli przez to przekazywanie informacji, przez to uświadamianie nas, że jednak są osoby takie jak misjonarze, którzy gdzieś tam daleko, czasami w ciężkich warunkach pracują, głoszą Słowo Boże, to uświadamia nam, że jednak taka pomoc jest potrzebna. My sami jesteśmy po pierwsze misjonarzami, ale w jaki sposób możemy pomóc? Ksiądz tu mówił nie tylko o materialnej pomocy. Z jednej strony pomoc duchowa, modlitwa. Tak jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus nigdy nie wyjechała na misję, a dzisiaj ją czcimy jako patronkę misji. A więc poprzez modlitwę wspomagamy, jako ludzie wierzący wierzymy w moc modlitwy, moc wiary, moc modlitwy. I kiedy wypraszamy łaskę wiary dla ludzi niewierzących. Z drugiej strony potrzebna jest pomoc materialna. Misjonarze, żeby mogli pomagać ludziom bardzo biednym, dzieciom, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły. Trzeba wybudować tę szkołę. W wielu krajach misjonarze budują szkoły, budują ośrodki zdrowia, nie tylko kościół jako budynek, bo misja to kościół, szkoła, ośrodek zdrowia. I też to zatroskanie kościoła całym człowiekiem, i duszą, i ciałem. I żeby tutaj wspomagać i budowa studni, kopanie studni, pomagać najbiedniejszym z najbiedniejszych, to potrzebuje właśnie tej pomocy wiernych z Europy, z Polski. I misjonarz jest, tak można powiedzieć, silny mocą darczyńców, mocą dobrodziejów, którzy go wspomagają i modlitwą, i też pomocą materialną. Ale też jest jeszcze inna pomoc. I tu chcę podziękować Radiu 5, a także wszystkim środkom społecznego przekazu, bo dzisiaj media odgrywają wielką rolę, przekazując solidną, dobrą informację o życiu ludzi w różnych krajach, w biedzie,
jakiej pomocy potrzebują i też informując o pracy misjonarzy. Także wy również spełniacie to wielkie zadanie i za to wam dziękuję. I dziękuję też wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas na różny sposób wspomagali i wspomagają, a także przez dzieło pomocy Ad Gentes od 10 lat, że każdego roku możemy pomagać im w różnych projektach. Pomagać im materialnie, kiedy tej pomocy potrzebują. I wybraliśmy Ełk jako miejsce 10. rocznicy, aby uroczyście obchodzić tę 10. rocznicę. Z jednej strony dziękować Bogu za to dzieło, a z drugiej strony też dziękować misjonarzom i misjonarkom, że głoszą Ewangelię aż po krańce ziemi i też darczyńcom i dobrodziejom, bo jesteśmy tą wielką pomocą, tą siłą, tą mocą misjonarzy i misjonarek. Obchody 10. rocznicy 18 września, tu w Ełku, początek godzina 13, a miejsce też nieprzypadkowe. Właśnie, wybraliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku, gdzie jest brama miłosierdzia, gdzie możemy doświadczyć miłosierdzia i wypraszać Boże Miłosierdzie dla misjonarzy, misjonarek, darczyńców. I chcę zaprosić wszystkich wiernych mieszkańców Ełku, bo transmisja będzie przez Telewizję Polonia. Myślę, że Radio 5 również, tak jak nam pomaga, będzie wspomagało, aby ten głos docierał, ale zapraszam do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na godzinę 13 w Ełku, abyśmy mogli wspólnie uczestniczyć w tym święcie misyjnym, na mszy świętej i po mszy świętej w takim festynie misyjnym. I na to serdecznie zapraszam i jeszcze raz chcę wyrazić wielką wdzięczność tym, którzy od lat już wspomagają, bo ta pomoc, która jest zbierana szczególnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu do puszek, jest to niedziela Ad Gentes, niedziela Solidarności, modlitwy, postu z misjonarzami, misjonarkami, ale także przez cały rok, kiedy więcej informacji można zdobyć ze strony misje.pl czy Ad Gentes, gdzie możemy na różny sposób pomagać. I za tę pomoc jako przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji wyrażam wszystkim darczyńcom wdzięczność i zachęcam do szczególnie młodych, którzy czują to powołanie misyjne do wyjazdu na misję. Możecie jako świadcy, jako wolontariusze, a także jako kapłani, no bo zakonni, o tym właśnie mieliśmy powiedzieć, że misjonarz to nie tylko osoba konsekrowana, to nie tylko osoba duchowna, to może być świecka osoba, która wyjeżdża na misję wspomagać. I dzisiaj coraz więcej ludzi świeckich decyduje się na krótki okres czasu jako wolontariusz wyjechać, zobaczyć, doświadczyć, swoimi talentami dzielić się sobą. A taka wyprawa może się zacząć właśnie od niedzielnego spotkania. Przypomnijmy, godzina 13, msza święta, a później festyn misyjny. No i będziemy mogli spotkać się z misjonarzami, w co nie wątpię, ale również posłuchać dobrej muzyki. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku. Zapraszamy gorąco.